Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time, a ja ponownie nagrywam film krewetkowy. Dawno mnie tu nie było, film trochę w starym klimacie, mianowicie będziemy sobie rozmawiać o krewetkach, przy krewetkach i poruszymy sobie bardzo ciekawy temat, do którego zainspirowała mnie ostatnia drama w świecie krewetkowym. Mianowicie, moi drodzy, będziemy rozmawiać sobie, co to jest tak naprawdę linia krewetek i kiedy możemy mówić, że posiadamy linię krewetek danego hodowcy. Słuchajcie, inspiracja do tego odcinka powstała w związku ze sporem między Tien Dat a Win Shrimp, takimi dwoma, no Win to wiadomo, utytułowany międzynarodowy hodowca, natomiast Tien Dat powszechnie znany w internecie jako Shrimp Corner, właściciel sklepu z krewetkami, z produktami krewetkowymi, który zlokalizowany jest w Wielkiej Brytanii. Są w Polsce osoby, które od Tiena brały krewetki i mogą trochę o ich jakości się wypowiedzieć. Natomiast drama dotyczy tego, że Win wskazał, że nie życzy sobie, nie wyraża zgody, żeby w Europie sprzedawano jego krewetki poza autoryzowanymi dystrybutorami pod nazwą linii Win Shrimp. I oto poszła cała drama, że ludzie w ocenie Wina zaniżali ceny, sprzedawali złe jakościowo krewetki i był dużo problem. Jeżeli chcecie, żebym wam troszkę bliżej przytoczył całą dramę, to mi dajcie znać, nagram odrębny taki reporterski film, a dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tej linii krewetek. Co to właściwie jest ta linia krewetek? O co z tym wszystkim chodzi? I jak długo możemy mówić, że mamy linię danego hodowcy? Więc zacznijmy od początku. Najprościej możemy stwierdzić, że linia danego hodowcy to są krewetki, które pochodzą od tego hodowcy. Bardzo często są one utytułowane na jakimś konkursie i z racji na to właśnie, że mamy wskazanie, że to jest linia Wina, albo to jest na przykład linia Juriego Jansena, to mamy taki znaczek jakości ku, w uproszczeniu się śmiejąc można powiedzieć, czyli mamy krewetki, które mają być na wyczesie. A z racji na to, że one mają być na wyczesie, to albo marketingowo możemy powiedzieć, że mamy o wiele, wiele większe szanse sprzedaży tych krewetek, albo też możemy bronić się, że tu jest super jakość, a nawet krewetki trochę niższej jakości z tej linii będziemy sprzedawać jako krewetki droższe. W mojej ocenie, moi drodzy, podstawowy problem, który tu się pojawia przy określeniu, że coś jest linią danego hodowcy, jest to, że linię nam tworzy de facto genetyka. I nawet jeżeli kupimy najlepszej jakości krewetki od danego hodowcy i te krewetki będą miały cechy, będą miały genetykę, która była pieczołowicie selekcjonowana i która gdzieś tam potem się przejawia w wyglądzie tych krewetek, to po pierwszym tak naprawdę pokoleniu, po pokoleniu F1, zaczyna nam się pojawiać pewien problem. Mianowicie może być tak, że hodowca nie prowadzi tak mocnej, tak intensywnej selekcji, nabywca tej linii, jak pierwotny hodowca. I to już nam zaczyna mieszać w genetyce. A musicie pamiętać, że dużo krewetek ma bardzo rozbudowaną genetykę. Tu wojna toczyła się o Fancy Tigery, o linię Lifing i linię Thunder. I właśnie tutaj przy tych krewetkach mamy bardzo, ale to bardzo rozbudowaną genetykę. Dużo rzeczy trzeba było powrzucać w te krewetki, tak aby rzeczywiście uzyskać takie, a nie inne wyniki. A ponadto przy selekcji tych krewetek tam się pojawia taki problem, że mamy bardzo dużo wzorów i te wzory również można trochę kontrolować odpowiednio dobierając samców i samice. Natomiast nie jest to prosta rzecz. I teraz cały problem poruszony przez tę dramę prowadzi mniej więcej do tego, że tak naprawdę
nabycie krewetki z danej linii, tak żeby można było powiedzieć, że mamy krewetki od Skyfisha, czy że mamy krewetki od Wina, czy od Juriego Jansena. W kontekście tego, co mówi Winshrimp, a także w kontekście różnych komentarzy, które się pojawiły, sprowadza się do tego, że tak naprawdę my jako następny punkt w łańcuchu, czy nabywca tych krewetek jako następny punkt w łańcuchu, hipotetycznie nigdy nie może powiedzieć, że ma krewetki od Wina. A wynika to z tego, że jakby całą linię tworzy bieżący i ciągły proces selekcji. I cała ideologia z tym związana sprowadza się do tego, że w momencie, kiedy nie dokonujecie selekcji, albo sami zaczynacie selekcjonować pokolenie F1, to w tym momencie tam już nie ma tej ręki pierwotnego hodowcy, nie ma ręki osoby, która sama tworzyła tę linię, prowadziła ją przez długi czas. Więc całe założenie sprowadza się do tego, że w tym momencie zaczynacie mieszać w genetyce. Ta genetyka nie jest prowadzona w tym kierunku, w którym ten pierwotny system, a w konsekwencji nie macie prawa twierdzić, że macie linię Wina. Czy macie linię Skyfisha, czy macie linię kogokolwiek innego, czy macie linię Shrimp Time'a. Dobra, może przesadziłem. Ja tam swoich linii nie tytułuję. Jak dobrze wiecie, mnie z konkursów dyskwalifikują, a nie nagradzają. Ale mówiąc, moi drodzy, poważnie, coś takiego dla mnie, jako dla hodowcy, który gdzieś tam też dalej odsprzedaje te krewetki i puszcza, prowadzi do takiego podejścia, że nie do końca jestem przekonany, czy w istocie jest sens nabywać krewetki od znanych, utytułowanych hodowców międzynarodowych. Czy nie lepiej jednak poszukać tych krewetek z drugiej ręki od kogoś, co do kogo mamy pewną pewność, że te krewetki na przykład są pokoleniem F1 po tej pierwotnej linii, albo od jakiegoś mniej znanego azjatyckiego hodowcy, który może nie jest aż tak utytułowany, ale pokazuje zbiorniki i pokazuje swoje krewetki i wiemy, co w tych baniakach piszczy, wiemy, czego możemy się spodziewać. To jest pierwszy taki problem, ponieważ jeżeli mamy płacić premium za dane krewetki jako tacy, powiedzmy, półkomercyjni hodowcy, tak na przykład jak ja, to w pewnym zakresie część osób może uznawać, że byłoby fajnie odsprzedawać te krewetki jako krewetki pochodzące od tego utytułowanego, znanego hodowcy. Z drugiej strony powiem wam, że trochę się Winowi nie dziwię. I nawet się nie dziwię, abstrahując od tych wszystkich zarzutów, że krewetki sprzedawane przez Tiendata miały nigdy nie pochodzić bezpośrednio od Wina. Przynajmniej taki zarzut jest ze strony Wina. A nie dziwię się, moi drodzy, mianowicie dlatego, że w Europie, zgodnie z moimi informacjami i z tym, co niektórzy moi klienci z Europy mówią, praktycznie co druga osoba sprzedawała krewetki pochodzące z linii Wina. De facto doszedłem do wniosku, po tym właśnie, co zobaczyłem przez ostatnie 2 lata, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o Fancy Tigery, to mamy tylko i wyłącznie w Europie linię Wina i tą linię Wina ma prawie każdy. I przy takim nazewnictwie, może przy osobie, która się trochę zna na krewetkach i jest w stanie ocenić jakość tych krewetek i gdzieś tam je odpowiednio sensownie wycenić, to może nie być duży problem. Natomiast może być to, moi drodzy, duży problem w momencie, jeżeli takiego zakupu ma dokonać amator, czy osoba, która nie ma tak dużej wiedzy i która będzie się gdzieś tam kierować właśnie informacją, że to jest linia Wina, że ona jest taka super, że w młodszym pokoleniu w ogóle wyjdą kozak krewetki, które jak cały świat zobaczy, to padnie i klęknie na kolana. Mianowicie, powiem wam to z mojej praktyki. Miałem kiedyś takiego klienta europejskiego, który chciał ode mnie kupić krewetki właśnie Black Fancy Tigery, które ja ubóstwiam i które bardzo lubię. I finalnie nie zdecydował się, ponieważ w bardzo podobnej cenie miał dostać krewetki od
właśnie z linii wina. I nie będę mówił od kogo z hodowców z Europy. Natomiast po pewnym czasie, no powiedziałem, trudno, no to jak możesz mieć linię wina, super krewetki wysokiej jakości z tej linii, no to słuchaj, bierz utytułowaną, masz linię, ja na siłę nie muszę nikomu wciskać krewetek. Ale pojawił się problem, ponieważ ten mój właśnie klient przesłał mi krewetki, które otrzymał. I tu się pojawił duży problem. No ja niestety powiedziałem mu to, co powiedziałem każdemu, czyli sorry, ale ja nie oceniam cudzych krewetek i nie powiem ci, jakiej to jest gradacji krewetka, jak u mnie by została w jakiś tam sposób oceniona, bo mam taką zasadę, że jestem subiektywny. Ale wam z mojego subiektywnego punktu widzenia mogę powiedzieć, że te krewetki Black Fancy Tigery, które zostały sprzedane jako krewetki z linii wina, to były krewetki, które u mnie byłyby sprzedane jako krewetki najniższej jakości. I to mówię otwarcie, zakładam, że osoba, która chciała z Europy kupić te krewetki, nie będzie słyszeć tego filmu, ponieważ to już było dawno, po drugie ten film jest po polsku, on nie był polskojęzyczny i tak dalej. Mogę obiektywnie powiedzieć, że mi się od razu skojarzyła jedna sytuacja, kiedy do mnie też przyszedł strasznie przyszły słabe krewetki, co do których nie byłem zadowolony, a które miały być innej jakości. Myślę, że jeżeli ja bym nabył takie krewetki jako linię wina, czułbym się bardzo, ale to bardzo rozczarowany. W szczególności, że no nie ukrywam, ta cena nie była najtańsza za te Black Fancy Tigery. No i tu jest ten element, który ja jestem w stanie zrozumieć i który dla mnie broni takiej racji, że jeżeli nawet ktoś nabył krewetki od utytułowanego hodowcy, posługiwanie się marką tego hodowcy, żeby podbijać sobie zasięgi, czy żeby zwiększać atrakcyjność swoich krewetek, no to jest takie średnie rozwiązanie. Uważam, że można to gdzieś wypośrodkować i powiedzieć, że wiesz, że te krewetki kiedyś pochodzą z linii, która kiedyś była nabyta od tego hodowcy, ale mówienie stricte, że to jest linia tego hodowcy, w mojej ocenie to jest dużo, dużo za dużo i coś takiego nie powinno mieć miejsca. Nie wiem, dajcie mi znać, co wy uważacie na ten temat, jakie macie zdanie, czy uważacie, że ktoś, kto sam selekcjonuje krewetki od znanego hodowcy, może posługiwać się jego marką. No i mam nadzieję, że cieszycie się, że znowu mnie słyszycie na tym kanale i mam nadzieję, że niedługo usłyszycie mnie znowu. Więc łapnijcie, skomentujcie, no i pamiętajcie, keep on shrimping.